To są zawodnicy rocznika 2001. Mam z nimi przyjemność pracować w dwóch miejscach, bo i w akademii, i w szkole, więc jakby są w większości. Dwóch chłopców tylko nie jest w szkole. Dajcie tutaj. To jest trening siły. Co jest ważne dla piłkarza? Uprzedzam chłopaków, żeby się prezentowali ładnie, kiedy nie będą pokazywać ćwiczeń, ponieważ nie chcę zrobić typowego treningu, ale mamy przykładowych tutaj 10 stacji, które jakby już coś pokażą, dadzą jakiś zarys. Nogi, mięsień czworogłowy, mięsień dwugłowy, zapomniany mięsień pośladkowy, pierwszy prostownik stawu biodrowego, słaby pośladek, pamiętajcie o tym, niekształtowana siła mięśni pośladkowych w ekstremalnych przypadkach powoduje zerwanie mięśnia dwugłowego, ponieważ on przejmuje pracę pośladka, kiedy on jest zbyt słaby. No więc mamy takie czworogłowy, dwugłowy, mięsień brzuchaty łydki i cała tam płaszczkowa, cała łydka, czyli to wszystko, co jest dynamiką w górę. I core. Czym jest core? Tym wszystkim, co mamy tutaj. Tak? Czyli mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu i tak dalej. No więc można powiedzieć teraz tak. Od czego zacznę? Od core, czyli od siły mięśni brzucha. No i co możemy teraz zrobić? Zwykła stabilizacja. Zrób podpór przodem. Bartek, zrób podpór przodem. Tak? Bokiem do trenerów. Bokiem. Okej, okay. Połóż się w leżeniu przodem. Często w treningu widzę, jak mężczyźni, kobiety w postaci trenerów mówią, zrób sobie 10 pompek. Zrób, Bartek, dwie pompki. To nie są dobrze wykonane pompki i bardzo się z tego cieszę, dlatego że to od razu pokazuje, że ma słaby brzuch. Zrób klęk podparty, tak? Klęk podparty. Dodaj w dół. Pozycja pierwsza. To jest prawidłowa pozycja, ponieważ pompka czy podpór przodem to jest odwrócone stanie. Ja stoję, wystawiam ręce do przodu, to jest moja stabilizacja. Jeżeli cokolwiek zaburzam, to wzmacniając to, zaburzam wzorzec zaburzony. Czyli jeszcze wzmacniam wzorzec zaburzony. I w tym momencie tylko Bartek podnieś kolana. Napina się wszystko, gdybyście sprawdzili, brzuch jest na... Opuść. Więc wyszłabym od tego. Jeżeli widzę, teraz zrób podpór przodem. Okej, jest trochę lepiej. Nie opuszczaj bioder. Zrób pompkę. Okej. Okay. Połóż się w leżeniu przodem. Połóż czoło na ziemi. I teraz, kiedy jest prawidłowa pompka? Kiedy bym powiedziała, że ten oto zawodnik może wykonywać pompki w podporze przodem? Kiedy podniesie się w jednym czasie, jeżeli ma na to siłę. Bartek, spróbuj się podnieść w jednym czasie, czyli całe ciało. Widzicie, co się dzieje? Brzuch nie daje rady. Więc co bym tutaj zrobiła? Wzmocniła mięśnie brzucha, tak? Zrób jeszcze raz klęk podparty. Klęk podparty. To w dół. Okej, okay, jest prawidłowo. Dajmy na to. Teraz podnosisz kolana w górę. Mamy stabilizację? Bezpieczniejszą dla tego zawodnika, ponieważ on jest w bardzo dobrej pozycji. Opuść. Okay? Większość z Was może słyszała o teście FMS, w którym te wzorce ruchowe są właśnie badane czy oceniane. Jeżeli coś jest zaburzone, wraca się do początku. No i teraz mamy pierwszy, to jest siła. To jest nic innego jak siła. Bartek, mogę Cię prosić, żebyś na chwilę wstał. Jak jeszcze mogę kształtować tą siłę? Nie mam przyborów, nie mam nic. Mam dwóch zawodników. Tutaj trener Paszkiewicz zrobił bardzo fajną rzecz, bo pokazał coś, co właśnie za chwileczkę zrobimy. Zrób pozycję sportową przygotowaną do... Co jest ważne na boisku, tak? No stoisz? Stoisz? Stój. Okej. Okay. Maciek, zaburz go, w sensie popnij go. Nie, ale tak, żeby no nie, żeby go złamać. Patrzcie, co się dzieje. No, za mocno, okej? Okay. Bartek nie wytrzymuje na naprężenie. Czy tu jest siła? I jest siła. Czy ja potrzebuję do tego sprzętu siłowni na ten moment? Nie, ponieważ jakbyście dotknęli brzucha Bartka, jest on całkowicie twardy, napięty. Jest to praca z siłą. Podasz mi gumę? Jedną? Nie, no właśnie, złotą czy srebrną. Mając gumę, co można dalej zrobić? Jeżeli założę sobie, Bartek, stań bokiem teraz do trenerów, będziemy pracować we dwójkę. Czekaj. Bokiem do trenerów. Bokiem trenerów, czyli tak, okej? Okay? Bartek teraz musi stanąć w pozycji sportowej, chodź Maciek, trzymasz, uginasz nogi. To jest trening siły, zakładam, to nie jest na razie nic innego, oprócz tego, że trening. Mam gumę, mam jakiś przybór. Stajesz bokiem do Bartka, znasz ćwiczenie i ciągniesz. Nogi ugięte.
I teraz, no stój, stój, co się dzieje? On musi mieć siłę, żeby utrzymać, dawaj. Tu pracują mięśnie skośne brzucha. Jest trening siły? Jest. No, że jeszcze nie wzięli żadnego ciężaru na siebie. Nie, jest to w miarę bezpieczne, ponieważ mogę kontrolować pozycję. Pozycja sportowa, gotowości, to nie jest pozycja na prostych nogach. Dlaczego core? Zobaczcie, jak wasi zawodnicy robią skipping A, co się dzieje z ich ciałem. Dzieje się bardzo wiele rzeczy, które się nie powinny dziać. Kiedy jest silny core, kiedy jest silne tutaj, nie będzie żadnych ruchów typu on podnosi do góry, ale robi skłon. Dlaczego? Prawdopodobnie skrócone funkcjonalnie mięśnie, ale to już mniejsza większość. No więc mamy ćwiczenie mięśni brzucha. Dawaj. Bok. Skręcasz. No, stoisz. A cię ciągnie, ale widzicie, jest siła. Nic tutaj na razie jeszcze nie włożyliśmy. Okej? Okay? Zapraszam ciebie. Weź piłkę lekarską, piątkę. Tam są, zostawiliście sobie tam. Okej, okay, luz. Możecie sobie usiąść. Bardziej funkcjonalne ćwiczenie z piłką lekarską. Piłki lekarskie mam wrażenie, że są wszędzie. Troszkę zaniedbane, zapomniane. Bardzo prosta rzecz. Popracujemy nad siłą siłą z core, ale przy okazji jeszcze wejdziemy w przysiad, czyli już zaczniemy z nogami. Przetoczenie, przejście do podporu przodem. Przetaczenie, tak, i wstajesz, i daleko. I daleko do przodu, pompka, tak? Hop, i dół. Trochę słabo, ale dobra, zrób przetoczenie przy klatce piersiowej, przetaczasz się, wstajesz. Źle. I w tym momencie zatrzymuje ćwiczenie. Pamiętasz, gdzie masz mieć kolana? Wyobraźcie sobie zawodnika, który bierze 100 kilo i robi to z kolanami. Jest patologia generalnie. Kolana na zewnątrz, kiedy wstajesz. Dawaj, zwykłe przetoczenie. Dawaj, raz, daleko piłka, znowu kolana źle. I teraz kolana na zewnątrz. On to umie, tylko dzisiaj się stresuje chyba. Dawaj, raz, wstajesz. Bardzo mocno funkcjonalne ćwiczenie. Dlaczego? Jakbyście popatrzyli na to globalnie, już pomijam, że jest zwinność, bo musi się przetoczyć i coś zrobić. Piłka waży 5 kilo, więc to jest siła. Do tego, kiedy gość wstaje, kiedy zawodnik wstaje, jest w głębokim przysiadzie. A co to daje? Zwiększa mobilność stawu skokowego, a od tego się wszystko zaczyna. Zrób to ćwiczenie jeszcze raz. Pamiętaj, że jak wstajesz, masz mieć szeroko kolana. Raz, daleko. Dwa, wyprostuj się. Proste ćwiczenie, przygotowujące do tego, że zaraz tam będzie sztanga i trzeba będzie wziąć na sztandze ileś tam i zrobić przysiad ze sztangą prawidłowo. Proste ćwiczenie dla każdego dzieciaka można zrobić u mniejszych z normalną piłką, nie z taką. Kolejne ćwiczenie na mięśnie brzucha, mam piłkę, siad ugięty. No, teraz nogi do góry i pamiętasz ćwiczenie na boki. To jest 5 kg. Co tutaj pracuje? Jakbym powiedziała, że wszystko, tak? Mocno funkcjonalne ćwiczenie, przekładanie piłki. Mamy sprzęt lub nie mamy sprzętu? No to można sobie przekładać ręce czy zwykłą piłkę. Mogę cię prosić? Dobra, możesz sobie iść tam do tyłu. Skupiam się na razie tylko i wyłącznie na mięśniach stabilizujących. Leżenie tyłem na piłce, znaczy na macie, nogi na piłkę. OK? Nogi na piłkę. Nogi na piłkę. Głowa leży spokojnie. Mięsień dwójka, tak? Z tyłu i pośladki. Podnieś do góry biodra, głowa leży. Opuść. Opuść. Podnieś do góry biodra, przyciągnij piłkę do przyciągnij piłkę. Wyprostuj, opuść. Opuść. Każdy z was, kto wykonał to ćwiczenie chociaż raz, zdaje sobie sprawę, jak to jest bardzo intensywne ćwiczenie. Ale nie mamy piłki. Nie mam piłki, co robię? Połóż się w leżeniu tyłem, tak jak leżysz. Na samych piętach i szczytach barków oprzyj się, a podnieś do góry biodra. Nie mam piłki. OK, opuść. Nie mam piłki, powiecie, nie ma u mnie w klubie, nie mam pieniędzy na piłkę. Podnieś biodra, podejdź czterema krokami, nogami, podejdź czterema krokami do góry, do góry, do góry. Patrz, że nie. Jeszcze, 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 jeszcze. Nie mam piłki. Czwórka, ta dwójka jest napięta. Mięsień pośladkowy jest napięty. Dotykam go, ale myślę, że no, schodzisz na ziemię. Nie jest to żaden dotyk zły, tylko chcę sprawdzić, czy jest napięty mięsień. Nie mam sprzętu, ale mam zawodnika, mam matę, mam boisko, cokolwiek. Mogę to wykonać na tym. Co jeszcze można zrobić z mięśniem dwugłowym, za chwileczkę powiem. Mięsień czworogłowy. Tak, mamy tam jakieś ileś ćwiczeń, atlas. Chodź, Wiktor. Stajesz w kroku, trzymasz ketlę i robisz sklęku prostego jednonóż, sklęku prostego jednonóż, stopa
Jak ma być stopa ustawiona? Kąt prosty. Kąt jeszcze. Kolano nad stawem skokowym. Kiedy zwiększam mobilność w stawie skokowym, no to mogę sobie przejść, bo w tym momencie zwiększam ruchomość, ale kiedy chcę wstać, bardzo mocno pracuję w tym ćwiczeniu mięsień czworogłowy. Kiedy plecy są proste, to z 4,4, czyli 8 kg. Nie jest to zbyt dużo. Wiktor jest wysokim mężczyzną rosłym. Już jak widać mamy zróżnicowanych w tym czasie chłopców. Wstajesz do góry, schodzisz do dołu. Zejdź do dołu. Jeszcze raz. I zejdź do dołu. Dla piłkarza, czworogłowy, wszelkie wykroki do boku, to wszystko to jest wycinek tego momentu, kiedy zawodnik zmienia kierunek biegu. To, co jest po skosie, to, co trzeba utrzymać i tak dalej. Wyjdź do góry. Jeszcze raz. Brak stabilności, tak? Kiedy jest chwianie się, to brak stabilności. Zawsze mówię, że wieje. Jeszcze raz. Zejdź i wyjdź. Kiedy... Jeszcze raz. Patrz, gdzie masz stopę. Popatrzcie, jak wiele szczegółów można wyciągnąć z jednego ćwiczenia. To jest świetne ćwiczenie dla piłkarzy, naprawdę. Możecie tutaj dać, nie wiem, dwie piłki lekarskie pod wyprostuj się. Zejdź do ziemi i zobacz, czy masz staw skokowy pod kolanem. Nie masz. Nie masz. Do przodu. Wyjdź do góry jeszcze raz. Zejdź do dołu. Wyjdź do góry. Popatrzcie, proste ćwiczenie. Zejdź do dołu. Nie ruszaj stopami, bo co się dzieje ze stopą z przodu? Chcę wam zwrócić uwagę na to, że to jedno ćwiczenie, źle wykonane, może zrobić krzywdę. Kiedy? Kiedy na przykład skręcisz stopę w ten sposób. Kiedy to się może potem objawić? Kiedy biegnie, chce zmienić kierunek biegu, skręcony staw skokowy, tak czy nie? No ja już czuję ból, tak? No więc zwracam uwagę na stopy. Czy stopy są dobrze ustawione, z tyłu stopa aktywna, wstajesz do góry. Przy okazji... No Wiktor ma trochę słabe nogi, dawaj do góry. Nie możesz do góry. Stawaj, hop. Okej. Okay. To sama praca, tylko w destabilizacji. Mam ketla, to może być 5 kg piłki, no nie wiem. Wychodzę w górę. Co to jest? Wycinek skippingu A, a tak naprawdę wycinek T w technice biegu. Mam destabilność, tak? Do tego jeszcze wyciągniętą w górę, ale muszę stać stabilnie na nodze, podnieść nogę do góry, zejść do dołu. Bardzo proste ćwiczenie. Wiktor, spróbuj zrobić. Góra, kolano wyżej i dół. To jest dokładnie ten moment, kiedy ćwiczymy skipping, element techniki biegu, wycinek, żeby być silnym. Bo kiedy nie ma core, nie ma nic. Bez tego, bez stabilności, bez siły tutaj w piłce nożnej nie widzę. Jeszcze raz. Wyjdź i zejdź. Zrób to dwa razy dynamiczniej. Hop i zejdź. Ekstra. Proste ćwiczenie, banalnie proste. To samo można zrobić, mówię, z piłką lekarską. Można to samo zrobić z gumą. Musicie sobie usiąść. Mając tylko i wyłącznie gumy, bo nie mam ketli, można zrobić to samo z gumą. Popatrzcie. Ta sama, hop, wychodzę w górę, mam pracę. Destabilność z jednej strony, stabilność. Dzięki, Wiktor. Kolejne zadanie, może u ciebie, Norbert, poproszę. Stajesz na dwóch stepach, masz 6 kg, robisz głęboki przysiad. Kolejne proste ćwiczenie. Dobra, mam stepy, to mam tutaj możliwość super sprzętu, to fakt. Ale też dlatego, że w dwóch rękach trzymasz. Przysiad. Na razie to jest tylko 6 kg. Proste plecy i wychodzisz do góry. Co daje to ćwiczenie? Zejdź do dołu. Dlaczego warto je robić? Proste plecy. Nie schodź tak nisko z ketlem, wyjdź wyżej trochę, nie opuszczaj. O tak, góra. Góra. Co daje to ćwiczenie? Dawaj dół. Może powiem, dlaczego to robię. Wejdź do góry. Przysiad, martwy ciąg, wyciskanie sztangi, podrzut. Uważam za 4 podstawowe ćwiczenia na siłowni. Kiedy wchodzę później, nie liczę wszystkich miliona ćwiczeń, które są inne. Zrób jeszcze raz. Popatrzcie, co się dzieje. Do góry. Mobilność stawu skokowego. Zejdź do dołu. Długość funkcjonalna mięśni. Do góry. Grupy kulszowo-goleniowej, ponieważ on funkcjonalnie je w tym momencie rozciąga. Każdy z was, każdy z nas, jeszcze raz, uczył się wstawać z przysiadu. To jest naturalne, że każde dziecko, jak się uczyło wstawać, robi to. W trakcie szkolenia, życia, funkcjonalnie skracają nam się mięśnie. To ćwiczenie polecam. Jeżeli będzie to piłka 5-kilowa, to z piłką 5-kilową. Jeżeli nawet nic nie będzie,
nie wiem, nie mam nic, to chociaż sobie wziąć kij z tyłu, żeby były, proste plecy, ale prawidłowo wykonać się. Dobra, dzięki. Kolejna rzecz. Mzyku, mogę cię prosić? Mamy zróżnicowanych zawodników, jak widzisz. Możecie sobie usiąść. Dajesz jedną nogę na step. Kąt prosty. Praca ramion, wiesz. Wyjście w górę. Hop. I zejdź. Wyjdź. Proste ćwiczenie. Trening siły. To jest siła. To jest siła tego młodego człowieka, który musi wyjść na step, a zrób to samo z wyskokiem w górę. Czyli wchodzisz. Hop. Czyli z mocą. Wyżej. Wyżej. Mocno. Hop. Jeszcze raz. Hop. Luz. Nie ma tutaj obciążenia. Nie ma sztangi, nie ma nic. Jest tylko ciężar. Ile ważysz? 40. 40 kilo waży. Języku. Dawaj. Co ile podnosi? Minus noga pewnie z 5 kg, no to tam 35 kg musi wyjść do góry. Jeszcze raz. Pokaż. Hop. Na co zwracam uwagę? Na to, że zaczyna ze stopą pod stawem skokowym, żeby zapracował tylko mięsień czworogłowy, tak? Na pracę ramion i na stabilny tułów. Jeszcze raz wyjdź do góry. Hop. Zejdź na dół. Jeszcze raz. Hop. Jeżeli zrobisz to z wyskokiem, to masz jeszcze moc. Czyli zrób z wyskokiem. Hop. Mam moc. Jeszcze raz. Jak mogę kształtować moc? Tutaj Mzyka wykorzystam, bo to jest bardzo funkcjonalnie dobrze chłopak zrobiony. Wyskok do półprzysiadu. Ok, zeskok. Moc, czyli siła razy szybkość. Jeszcze raz. Hop. Na co zwracam uwagę w plyometrii? Na kolana. I cóż to jest? Nic innego jak przysiad. Czyli to jest kolejne ćwiczenie przygotowujące tego zawodnika do tego, że jak będzie miał lat 15, bo wtedy wchodzę na siłownię, 15-16, będzie mógł wziąć sztangę i zrobić mi prawidłowo przysiad. Ile się tego uczą? Od września. I niektórzy jeszcze nie potrafią. Dawaj. Góra. Hop. Zeskok. Super. Kolejne ćwiczenie. Kiedyś trener Ciśmański, którego się uczyłam, robił treningi na schodach. Zastanawialiśmy się po co. Natomiast dzisiaj bardzo chętnie wykorzystuję to. Kolejne fajne ćwiczenie siłowe, uwaga, i z mocą. Przeskoki zawrotne, czyli kładziesz sobie ręce i przeskakujesz przez. Dawaj. Dawaj. Co pracuje? Powiecie mi, że to nie jest siła? Jest to zwinność z siłą. Dlaczego? Dawaj. Bo jak gość zrobi 10 przeskoków, dawaj, hop, szybciej. Raz. Hop, dwa, hop. Patrzcie, na czym on się wspiera. On się wspiera na rękach. Ile podnosi? 35 kilo. No licząc może nawet trochę więcej, luz. Kolejne ćwiczenie siłowe. Nie trzeba naprawdę mieć wielu sprzętów, bo wszyscy ciągle mi powtarzają, bo ty masz takie warunki, bo nie miałam warunków, kiedy zaczynałam, nie miałam czasami nic i też trzeba coś zrobić. I nie ma usprawiedliwienia, że to się nie da, bo się wszystko da. Jeżeli tylko się chce i się jest kreatywnym. Ok, dziękuję. Kolejne zadanie chciałabym zrobić z piłką lekarską zwykłą. Kto tu jest taki większy? Panie Jaszczurek, mogę cię prosić, Robert? Trzyma piłkę. Ok, stań sobie. Uderzasz bardzo mocno piłką w ziemię, stajesz sobie w pozycji, bardzo mocno uderzasz w ziemię, łapiesz piłkę sam. Ok, dawaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ok, no i luz. Czy to nie jest ćwiczenie siłowe? Chciałabym pobudzić waszą wyobraźnię i kreatywność. Jest to ćwiczenie bardzo siłowe. Po pierwsze jest przysiad. Akurat Robert bardzo dobrze funkcjonalnie wygląda. Ja zrób jeszcze raz. Ekstra. Jest siła i moc. Daj sobie piłkę między nogi. Może to być dla niego za duży ciężar, aczkolwiek. Spróbujesz rzucić piłkę mi do rąk? Jest siła? Mam tylko piłkę lekarską. Nie mam sztang, nie mam siłowni, nie mam nic. Mam piłkę lekarską i jestem w stanie z nią dużo zrobić. Jeżeli zrobisz to samo ze zwykłą piłką, czy będzie miało efekt? No mniejszy, bo trzeba wziąć większy ciężar, żeby kształtować siłę. Ale myślę, że to... Dawaj jeszcze raz. Hop. Jak mogę zrobić siłę z piłką lekarską? Myślę, że Robert to podoła, bo to duży ciężar dla niego. Siadaj. W siadzie równoważnym bierzesz piłkę. Raz, dwa, odrzucasz. My w takim tempie, jak potrafisz. Nogi do góry. Raz, dwa. Hop. Uwaga. Ok. Luz. Jest siła? Nic trudnego. Kwestia wymyślenia. Ok. Kto mi tutaj weźmie sztangę? Chodź. Mam pewne obawy, ale chodź. To jest 10 kg. Załóż sztangę, stań w środku kroku. Przysiad. To jest 10 kg. Ważysz? Ile? Ważysz?
55 kilo, to prawie tyle co ja. Czyli to nie jest zużycie dla niego. Stajesz w rozkroku, próbujesz zrobić przysiad, tak? O, nie głęboki, do pół przysiadu, połowa. Ilu z prosto plec. Czy to jest dobry przysiad? Na co bym się skupiła? Patrzę całość holistycznie. Na stopach. Stopy równoległe. Ok? Spróbuję jeszcze raz wolniej. Dokładniej. I góra. Proste plecy. No dawaj. Hop. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Proste plecy. Ok. Mamy przysiad. Podstawowe ćwiczenie. Martwy ciąg pokażę ja. Dlatego, że na razie nie chciałam chłopaków, z martwym ciągiem jest o tyle problem, że jest to bardzo duża, bardzo problematyczne koordynacyjnie. Nie wiem, czemu jest to ciężko się nauczyć, kiedy trzeba coś podnieść z ziemi. To właśnie jest ta praca, która była tam, na mięsień dwugłowy i czworogłowy, ponieważ jest to jakieś takie koordynacyjnie dla nich ciężkie, nie umieją się z tym ogarnąć. W każdym razie to ćwiczenie uznaję za po przysiadzie, jeżeli chodzi o pracę na siłowni. Mięsień dwugłowy, chodź wujo, 2,5, to jest 5 kg plus sztanga chyba kilogram, biceps, tak? Na co zwracać biceps? No, na szerokość barków, jeszcze więcej. Okej, okay, no jedziesz. Kiedy pracuję, czy to jest ważne, żeby wzmacniać ręce? Ważne. Jeszcze czekaj. Hop. Okej. Okay. Dawaj. Biceps. To samo można zrobić. Mam sztangę, czy tam, nie wiem, kijeczek, mogę zrobić triceps, o ile mamy lusterko i są w stanie wykonać zadanie prawidłowo. Jak zrobić teraz, żeby... Nie mam nic, nie mam gumy, nie mam nic. Jak mogę jeszcze wykonać ćwiczenie stabilizujące mięśnie tułowia? To wszystko było tak. Nogi, gdzieś tam nogi. Zgubiliśmy znowu ten kor. Mzyku, chodź. Stańcie sobie w pozycji gotowości, naprzeciwko siebie. Dwie ręce złożone jak do modlitwy. Bliżej siebie. Proste plecy. Ok? Proste plecy. Przepychacie się rękami. Mocno. Nad czym pracuję? Nad siłą nad siłą stabilizującą. Tak czy nie? No tak. Połóż się na ziemi. Chcę wam pokazać to, że to jest kwestia wyobraźni. Połóż się. Przyklej się do podłogi. Muzyku, chodź. Przyklej się do podłogi. Leżysz. Przyklej się do podłogi. Tak? Mzyku, próbujesz go przewrócić na brzuch. Dawaj. On nie udaje, że jest to ciężkie. Dawaj. Bardzo funkcjonalne w każdym wieku. Dawaj, próbuj. Wiecie, kto pracuje? On pracuje i on pracuje. Mam pracę siły. Zachęcam was, oczywiście jeszcze nie kończę, jeszcze chcę wam coś pokazać, chcę wam pokazać więcej. Dajmy na to, że wchodzisz na trening i sobie myślisz tak, chciałbym dzisiaj zrobić, nie mam nic, ale mamy zawodników, niech oni będą dla siebie ciężarem. Trener Paszkiewicz pokazał, co jest ważne w tym, choć Norbert, stań w pozycji gotowości, pozycja gotowości. Stań normalnie. Jak on stanie normalnie i będę chciała go wejść, no to leci, tak? Stań w pozycji gotowości. A jest trudniej. Co mogę zrobić, żeby kształtować kor? Trener Paszkiewicz pokazał u młodszych. Dawaj, pchasz na mnie. O. Ma siłę, ma. Ale jeszcze nie tyle. Jeszcze nie tyle. Daje to coś? Oczywiście, że daje. Jest to trening siły? Tylko zakładam. To ma być siła. I wtedy wchodzę na trening, nawet nie mam piłki. Często robię właśnie. Nie mam piłki, dawaj, hop. Dawaj. No dobra, okej. Okay. Siłujemy się, jest praca. Jak się oprzemy o plecy, dawaj. No pchaj. Kto pracuje? Ja pracuję i on pracuje. Czy to jest jakaś filozofia? Absolutnie. Chciałabym wrócić do... tutaj jesteś... Tutaj jesteś, zaraz ci powiem. Jesteś tutaj, Wiktor, tutaj bierzesz piłkę, chodź tutaj. Pokażę wam mały obwód, taki jaki często im robię i oni znają już tą piłkę. Panie Jaszczurek, zapraszam tutaj, weź piłkę i matę, weź piłkę, wujo. I ciebie zapraszam na tą mniejszą sztangę, dobra? O, okej. Okay. Ja pokażę im ćwiczenia, chciałam, żebyście w międzyczasie jeszcze będę mówić, wyjście z podpór przed ramiona ramiona. No, przed ramiona. Okej, okay, dobra, tyle. Okej. Okay.
Tyle, bój na wersal piątkę. I robisz przetoczenie ze wstaniem. Tak? Robisz... Ej, klęki. Tak? Wyjście. Przysiady. Podpór przodem. Nogi na piłkę. Kolana do łokci. Dłonie pod barki. Luz. Dobra, tylko chcę pokazać. Wyjście w górę. Zejście. Leżenie tyłem, tak żeby głową być do trenerów. Głową do trenerów, tam są trenerzy. Wujo, myśl. Okay. Będziesz podnosił biodra i opuszczał tylko tyle. Siad ugięty. Mhm. Piłka przez, luz, przysiad. Bzyku robi dobrze przysiady, dlatego go wybrałam. Bo to jest, no tam jest 5 kg plus sztanga, 6 kg to nie jest dla niego za dużo. Zacznijcie pracować. Każdy robi po 10 powtórzeń, ok? 10 powtórzeń, zmieniacie się kołowo, tak? Ekstra. Proste plecy, bujnar. Co jest ważne w treningu siły dla takich, u takich dzieciaków? Na co ja zwracam uwagę? Na funkcjonalność i na technikę wykonywania ćwiczeń. To, że mają być dłonie pod barkami, to, że nie może być tutaj garba, to, że mają pracować pośladki, a są na przykład, dotykam, mówię, to nie jest zły dotyk, to jest dotyk po prostu, żeby sprawdzić, czy są napięci. Ćwiczenie mega funkcjonalne. Bujnar robi bardzo dobrze, bo ma kolana szeroko. Co to robi? Zwiększa ruchomość. Tak jak wam powiedziałam, nigdy nie jest tak, że ja będę kształtować siłę bez koordynacji albo siłę bez mobilności, czyli ruchomości, bez gibkości, bo ona jest wszędzie potrzebna. Przykładowy trening obwodowy, zupełnie w ogóle takie robię z nimi, tak z nimi działam, to nie jest wymyślone, to nie jest wyciągnięte z kapelusza teraz na potrzeby, tylko oni tak pracują i mimo, że pracuję z nimi, żeby was nie skłamać, drugi rok mam jeszcze kupę roboty, zanim wejdą na siłownię, bo każdy z nich już funkcjonalnie jest czasami zaburzony i przy każdym trzeba być, sprawdzać, działać. I teraz tak, do czego was zachęcam? Do poszukiwania i do uczenia się. Nigdy nie może trener powiedzieć, że już wie wszystko. Ja nie wiem wszystkiego. Absolutnie. Mówię moim zawodnikom, sprawdzajcie moją wiedzę, bo się może okazać, że coś się już zmieniło, a ja idę starym schematem. Sprawdzajcie mnie i nie wierzcie mi nigdy na słowo, jeżeli macie wątpliwość co do tego, co się dzieje. To jest trening siłowy. Tutaj się dzieje wszystko, co możecie. Brakuje mi tutaj martwego ciągu, ewentualnie jeszcze można zrobić coś na klatkę piersiową, ale ponieważ oni są w wieku wzrostowym, to co chciałam, dlaczego wybrałam akurat proste plecy, stań szerzej, dlaczego wybrałam akurat takie ćwiczenia? Bo gdy oni rosną, rośnie im tułów, tak? Osłabiają się bardzo mocno te mięśnie. Często te dzieci mają to, tak? No tak się dzieje. Oni są już dosyć mocni. Wiem, jak wchodzę na trening do dzieciaków, którzy tego nigdy nie robią. Po 10, jeden obwód zróbcie tylko ja tak w międzyczasie. Kiedy tego nigdy nie robią, jest naprawdę słabo. Jest to. Popatrzcie na dzieci, które nie mają siły trzymać własnego ciężaru ciała, bo urośli, a mięśnie nie nadążyły. Nie wystarczy tylko wydłużać te mięśnie, ale trzeba je wzmacniać w wydłużeniu. Dlatego na przykład to ćwiczenie jest świetne, bo wpływa na staw skokowy, bo rozciąga grupę kulszowo-goleniową, bo ma gość proste plecy, więc pracuje plecami, ale tak naprawdę nie dźwiga dużo, to jest 6 kg, więc nie przekraczam żadnego ciężaru, który mógłby mu zaszkodzić. Tu jest 8 kg, też nie jest zbyt dużo, natomiast proste plecy, okej. Nie ma tutaj nic, co można powiedzieć, wydziwiania żadnego. Czy jest to jakieś wydziwianie? Nie, przecież jest ciemna ręka. Po pierwsze mam koordynację, ta noga się wzmacnia. Pomijam już to, że on się musi odbić od ziemi. Gdybym jeszcze mu powiedziała tak, Maciek, poczekaj. Postaw nogę na pięcie, tą na dole. Kiedy on postawi nogę na piętę, wyłączymy mięsień ten łydki. Teraz wyjdź do góry. O! Popatrzcie, co się... Spróbuj jeszcze raz. Wystarczy czasami jedna mała zmiana, żeby sobie nie pomógł odbiciem, a zapracuje tylko mięsień czworogłowy. Proste ćwiczenie. W prostocie jest czasami największa siła. Tam jak jest z piłką, to nie wiem, czy Mzyku dla ciebie nie jest za dużo, no ale może. Nie, dla Mzyka nic nie jest nigdy za dużo. Zachęcam was do... Co ja wam mogę pokazać? Czego nie możecie znaleźć w internecie? Wszystko możecie znaleźć w internecie. Absolutnie. To są zawodnicy, którzy to robią. I to nie jest ściema, to nie jest tak, że ja przyszłam tutaj, wybrałam ich sobie i możecie zresztą ich zapytać. Pracowałam tak ze starszymi,
Mówię, w tym momencie oni wchodzą na siłownię, mają obliczonego maksa i pracują na swoich własnych ciężarach. Oni jeszcze tego nie mogą, zobaczcie, są jeszcze za młodzi, mają 2001 rocznik, czyli 15 lat, czyli dopiero we wrześniu pośrednio zbadamy maks, jaki mają. Żebyście, okej, wystarczy. Dobra, luz chłopaki, luz. Proste ćwiczenia. Można coś mieć, można nie mieć, bo przecież można to samo ćwiczenie zrobić z klęku. Czy nie popracujemy? Popracujemy. Można każde z tych ćwiczeń zrobić tylko po to, żeby na przykład zwiększyć sobie ruchomość w stawie skokowym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że potem wymagacie od zawodników na boisku cudów, nie zwracając uwagi na szczegóły. Przykładowo, możecie sobie usiąść na chwilę. Już będę za chwileczkę się gdzieś tam... Popatrzcie się, prosta rzecz. Gość robi przysiad, skręcają mu się stopy. Tu akurat tak jak bardziej z plecami jest problem, bo są słabi jeszcze. Skręca się stopa, to co wam powiedziałam, w tą lub w tą stronę. Kiedy skręci się w tą stronę, w momencie szybkiej zmiany kierunku biegu i słabej mobilności, co się może wydarzyć? Nie muszę mówić, do czego może doprowadzić taka pozycja na boisku lub przeciwnie, taka. Staw skokowy, kolano, przyśrodkowe więzadła, więzadła krzyżowe i tak dalej. Kolejna rzecz, może zmieńmy teraz, jeszcze jeden mały obwód zrobię, żeby było taki, żeby tak było pokazane co więcej. Maciek, leżenie tyłem, nogami do trenerów, połóż się leżenie tyłem, ugnij nogi w kolanach, połóż na ziemi. No i przechodzisz biodra do góry i przechodzisz do leżenia przodem, tak do przodu, nogami. OK, i wracasz. Wychodzisz i wracasz. Leżenie przodem, czoło na ziemi. OK, dłonie na wysokości klatki, będziesz się podnosił w jednym czasie. Timing, w jednym czasie. OK, luz, zapraszam cię. Bez tego, bez przyborów. Jesteś tutaj, wychodzisz góra, schodzisz dół. 5 prawa, 5 lewa. Proszę? Bez tych, bez niczego. Chodź. Podpór przodem, wyjście, zejście, prawa, lewa, 10. OK, i luz. Dobra, wiesz o co chodzi. Przeskoki przez. Chodź. Kładziesz ręce, przeskakujesz przez. Mhm. Pomijam to. Mzyku, chodź. Aniołki. Wierzysz? 10. Raz. Wyskok. OK, luz. Zapraszam. Chodź, Wiktor. We dwójkę. Ty zrobisz coś na piłce, żeby... połóż się w leżeniu tyłem. Mięśnie brzucha bez przyboru. Ugnij nogi w kolanach. Postaw do góry. Twoim zadaniem będzie... Połóż głowę. Ja będę ciągła go za stopy, a ty masz ciągnąć nogami tam. Ciągnij kolanami do... Ciągnij. Okej, luz. Wiemy? Bez niczego, nie mam gumy, nie mam nic. Mogę zrobić mięśnie brzucha. No i jeszcze tutaj mamy jednego zawodnika. Połóż się w leżeniu tyłem. Jest jeszcze jedna mata, ale już... Bez maty. Ugnij jedną nogę w kolanie, drugą nogę nad ziemię. Nad ziemię. Przeciwna. Będzie naciskać. Nad ziemię. OK? Skośne. Luz. OK. Zaczynamy pracę. Każdy po 10. 5 polce do 10. 10 prawa, 10 lewa. Każdy z tych ćwiczeń głowa leży. Biodra do góry. Jedziesz już. 10 razy przechodzisz. Dolna część grzbietu, dwugłowy, uda, pośladki. Brzuch, czworogłowy, jeżeli ma napięty czworo... Ej, mistrzu, zrób klęk. Już jest to źle zrobione. Zrób klęk, wyprostuj się. Daj nogę do przodu. Widzicie, ja z nimi pracuję, a dalej jest problem. Góra. Proste plecy. Pomyśl o tym. Patrz, gdzie masz nogę. Okej? Okay. Przeskoki. Obręcz barkowa. Tutaj globalnie wszystko. Dawaj, czym już robił? Popatrzcie, głowa leży, Zyku. On ciągnie za jego stopy, tak? Przyciąganie, spróbujcie sobie to, z żoną, z dzieckiem. Co się dzieje z brzuchem? Brzuch jest kamień. Proste ćwiczenie, gdybym to zrobiła za jedną nogę, pracuję po taśmie skośnej. Bardzo proste, Zyku, oddychaj, bo zapowietrzysz. Czyli mamy kolejny zestaw, tak naprawdę ile tutaj potrzeba? Własny ciężar, tutaj też mogło być własny ciężar. No i tutaj potrzebny jest zawodnik.
Znów chcę wam pokazać, że siłę można zrobić też bez siłowni. To znaczy w pewnym wieku już bez siłowni nie zrobimy maksa, nie zwiększymy maksa, ale mówię tutaj o tym etapie szkolenia. Nie potrzeba cudów. Ja mam dostęp do salek fitness, do wszystkiego i naprawdę bardzo dobre zasoby mam. Mogę kombinować, mogę. Ale gdybym tego nie miała, to też bym robiła treningi siły. Ile w treningu wam potrzeba czasu na to? 15 minut. Wiecie, jak to możecie potraktować? Jako rozgrzewkę. Jeden obwód rozgrzewkowy, drugi już taki bardziej, trzeci już na maksa. Macie rozgrzanych zawodników, jedziecie na boisko. Tak działam tutaj w Akademii, tak działam w Akademii WAPE21. To jest trening siły, jest rozgrzewką do treningu właściwego na boisku. Nie bójcie się tych treningów i róbcie to. No bo jak możecie wymagać od zawodnika, żeby był silny, lepszy, żeby się, że tak powiem, rozwijał, jeżeli wy nie zwiększycie jego siły? Dajecie mu piłkę, masz być dobry, masz się przepychać na boisku. Czym ma się przepychać? Nogami? Tutaj jest tylko klęk. Możecie odpocząć. Jak już zrobicie, siądźcie sobie. Kolejna rzecz, którą chciałabym jeszcze pokazać, jak można pracować w dwójkach. Potrzebuję dwóch. Kto jest chętny? Dwóch. Chodź Maciek i chodź Norbert. Proste zadania, proste kolejne zadania, które chciałabym, żebyście zobaczyli. Stajemy sobie stopa do stopy, prawa do prawej, chwytacie się za nadgarstki. No i dawaj, nogi nisko na nogach, no, przepychamy się. Czy to jest trening siły? Absolutnie tak. Tak, prawa, lewa, noga, prawa, okej. Okay. Podpór przodem, obydwoje naprzeciwko siebie, chwytacie się za prawe nadgarstki. Dawaj. I ciągniemy. Dawaj. Mocno. Okej. Okay. Czy to jest trening siły? Absolutnie tak. Na przykład, połóż się Norbert. Norbert czy Tomek? Norbert. Połóż się w poprzek. To jest Norbert zwany Tomkiem, więc dlatego... Tak. I teraz Norbert próbuje się wyczołgać spod spodu. Dawaj. Ale Maciek, ty masz go przygnieść. Nie, to tak go nie przygniotać. Nie masz siły? Połóż się na nim, Norbert. Tak, żeby on się nie mógł wyczołgać stamtąd. Dawaj. Widzicie, co tu pracuje? Wszystko. Czy to jest funkcjonalne? Bardzo. Czy to jest trening siły? Owszem. Okej, okay. Kolejna rzecz, to co było wcześniej, odklejanie. Albo gdybyśmy chcieli popracować na taśmę, połóż się w leżeniu tyłem. Daj ręce w górę, czyli na ziemię. Pamiętajcie, ręce w górę zawsze są tutaj, nawet jak stoicie na rękach. To są zawsze ręce w górę. Twoim zadaniem jest, kładę sobie tutaj na kolcu biodrowym dłoń, próbujesz się od ręki przetoczyć na brzuch. Od ręki, czyli twojej... Dawaj. Czy on nie pracuje nad siłą? Bardzo. Okej, jeszcze raz. Patrzcie, nie mam nic. Mam moją rękę. A on pracuje na taśmach skośnych, pracuje nad korem. Połóż się na brzuch, a spróbujesz od ręki przetoczyć się na plecy, tej ręki. No dawaj. Od nogi? Od ręki miał być. Od ręki. Nad czym pracujemy? Nad grzbietem. Czy ja potrzebuję siłowni i sztangę? Nie. To jest zawodnik, dla którego to jest ważne. Dziecko, dlaczego to jest funkcja? Dziecko, które się małe rodzi, a pierwszym rzeczą, którą robi tak naprawdę, to się przetacza z pleców na brzuch, z brzucha na plecy. Znaczy wcześniej ma jeszcze podpór, jak go rodzice kładą na brzuchu, a potem jest przetoczenie. To jest funkcja. To jest normalne, że my powinniśmy mieć siłę do tego, żeby się przetoczyć. Maciek, połóż się w leżeniu tyłem. Przetaczał się od ręki, ręce w górę, nogi na ziemię. Próbuj się przetoczyć od nogi. Noga. Ręce zostaw. Noga, dawaj. Czy on nie pracuje nad siłą? Pracuje nad siłą. Słuchajcie, zachęcam was do tego, żebyście odnaleźli bardzo proste sposoby na to, żeby tą siłę kształtować. Bo czym jest siła? Jest wszystkim. Jest tym, że ja mogę stać i stać prosto. To jest moja siła. Jakbym chciała jeszcze zrobić core, Maciek, Norbert, chodź, bo ciebie teraz w cudzysłowie wykorzystam. Stajemy naprzeciwko siebie, tak? To, co przed chwileczką było. Teraz popatrzcie, co się dzieje. Jeżeli ja sobie stanę tak, dawaj. Pracujemy obydwoje, tylko ja pracuję inaczej. Ja mam
mocno klatka piersiowa z kosy, on też, ale w innej pozycji. Dwie pozycje, jedno ćwiczenie, dwie pozycje kształtujące podobnie, ale jednak inaczej. Dziękuję. Kolejna rzecz. Chciałabym jeszcze wrócić zdecydowanie do... Chodźmy, Zyku, na chwilę. Połóż się w leżeniu przodem. Do stabilizacji. Bardzo lubię, uwielbiam ten temat, bo często zachęcam do robienia tego, ale nie w patologii. Bo jeżeli coś jest zaburzone, a my to wzmacniamy, no to wzmacniamy zaburzenie. Po prostu logiczne. Weź, Zyku, zrób trzy pompki. Porządnie, ekstra, dół. Góra. Okej, iluz. Zapamiętajcie sobie, że kiedy robicie teraz wyjdź do góry, do stabilnej pozycji i zostań. To do góry. Głowa do góry. Co się często dzieje, kiedy dzieciaki robią stabilizację? Mzyku długo pewnie nie wytrzyma, a chwilę może jednak wytrzyma. Dzieciaki opuszczają głowę. To jest źle. Połóż. Zwracać. Mówię, to jest siła, żebyście mieli świadomość tego, że to, co w tym momencie robimy, to jest siła. To nie jest nic innego. Jeżeli taki zawodnik ma opuszczoną głowę, to tak naprawdę jego mięśnie górnej części grzbietu nie pracują prawidłowo, czyli jest zaburzenie. Jeżeli ten zawodnik będzie miał bardzo wylordozowany kręgosłup, nie pracujemy prawidłowo. Zrób podpór na przedramionach. I teraz do góry. O, Mzyku, okej, zejdź na dół. I do góry. Okej, luz, połóż. Okej, połóż, spokojnie. To jest zawodnik, który w miarę to dobrze robi. Mzyku ma, Dawid ma 15 lat, tak? 15 lat. Robi to w miarę dobrze, ale uwierzcie mi, że część zawodników, chodź do mnie, chodź. Już, Mzyku, zmień go. Chodź, zrób to samo. Mam innego zawodnika, zawodnik nie ma ze mną treningów w szkole, ma tylko ze mną treningi w tym, a jakoś go mało widzę. Do góry. Na dół. Do góry. Na dół. No, bardzo mocno tricepsami pracuję, czy widzicie, to jest inna pompka. Do góry. I zatrzymaj. To do góry. Plecy. Głowa. Okej. Okay. Miarę. Opuść. Okej. Okay. Głowa na ziemię. Do góry. Ok, zrób na przedramionach podpór. Przedramiona. Co byście powiedzieli o tym? Powiedzielibyście coś w ogóle? Widzicie, co trzeba wzmocnić? Połóż się w leżeniu przodem. Dla tego zawodnika, zamiast takiej stabilizacji na początek, zrobiłabym ręce w górę. Przeciwna ręka z nogą. Podnosisz, opuszczasz. Przeciwna. Jeszcze. Ok. Dla tego zawodnika wolałabym zacząć od tego, albo jeszcze od czegoś innego. Ręce tak złożone jak do... do boku, podnosisz się w górę, łokcie do góry i do góry, mocno. I luz, opuszczasz. Dlaczego? Dlatego, że widać, że w fazie wzrostu ten zawodnik ma osłabione mięśnie grzbietu. Wyraźnie kifoza w jego plecach. Ja nie jestem fizjoterapeutą, żeby było jasne. Nie jestem po fizjoterapii, ale jest to dla mnie mega ważne, żeby mieć tą wiedzę. Ten zawodnik potrzebuje wzmocnienia mięśnie grzbietu, zanim ja zacznę z nim zrobić stabilizację. On akurat mało robi, więc jak... Bo brzuch ma nawet silny i wszystko jest w porządku, ale patrząc na to, co dzieje się z jego plecami, jeżeli ja tego nie zacznę wzmacniać w treningu siły i nie dam mu dodatkowych zadań na tą część, to prawdopodobnie w trakcie kolejnego, to potem nie będzie mógł zrobić dobrze przysiadu. Potem będzie mi robił klęk w ten sposób, bo nie będzie miał siły utrzymać swojej pozycji prostej. Okej, dzięki. I teraz tak jak tam widzieliście, od czego w tym wieku trening obwodowy. 10-12 stacji na powtórzenia jednak bym wolała niż na czas, czyli czasami czas, ale generalnie wolę na powtórzenia. Czyli masz 10 do 15 powtórzeń na stacji, zmieniasz się po wstępna adaptacja. Jest to trening siły, ale trening wstępnej adaptacji. Uczymy się prawidłowego wzorca ruchowego na nowo. Zachęcam was do tego, ponieważ mówię, ja pracuję akurat w tym roczniku głównie nad siłą, bo to jest ten czas. Zachęcam was do tego, żebyście poszukiwali w prostocie ćwiczeń, które będą wzmacniać waszych zawodników, bo jest to zaniedbane. Bo piłkarsko jest wszystko w porządku, ale kiedy ma zrobić jedno proste zadanie, nie jest w stanie go wykonać prawidłowo. A co to jest? To jest wycinek tak zwanego skippingu A, który tak wszyscy uwielbiają. Może poproszę ciebie, Robert, chodź na chwileczkę. Zrób podpór przodem i zrób bieg w podporze przodem. Bieg w podporze przodem. Dawaj.
To troszkę niżej. Co to jest? To jest skippinga. Okej, okay, w stabilnej pozycji w podporze przodem. Pracując nad mięśniem, dawaj jeszcze raz. Tu pracują mięśnie brzucha, jest to bardziej wymagające ćwiczenie, banalnie proste, no, czyli dać to jakąś iluz. To samo mogę zrobić o ścianę, to samo mogę zrobić z przeciwnikiem, który będę, dawaj. Nie, ty będziesz biegł, ty będziesz biegł. No, dawaj, biegniesz. Ale ręce, 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 bieg, przepychasz mnie! Przepychasz mnie mocniej! Nie mają siły, nie wiem, są jacyś zestresowani. Co to jest? To jest technika biegu. Ja często słyszę technika biegu, że będziemy tam wieloskoki robić, ale wieloskoki wieloskokami, a jak on nie ma siły, to z czego ma tą siłę wziąć? No musisz nad tym pracować. To jest taki komponent, o ile zawodnik jak jest szybki, to jest genetycznie uwarunkowany i to tam z czasem będzie zrastać, tak w sile nie jest tak. Jeżeli nie będziesz kształtował siły, to po 25 roku życia siła będzie spadać. Ja jestem silniejsza teraz, mając dużo, dużo więcej niż jak miałam 20, tylko dlatego, że nad siłą pracuję. I to jest komponent, który nie będzie spadał, jeżeli będziesz nad tym pracować. Jeżeli nie będziesz pracować, to on sam się nie zrobi. Jeżeli nie dźwigniesz czegoś, nie weźmiesz, nie musisz się przeciwstawiać, nie będziemy kształtować siły. Sama gra świetnie, ale bez siły, bez silnych ud, bez silnych dwójek, bez silnych pośladków. Jakie ćwiczenie na mięśnie pośladkowe? No przysiad jest na mięśnie pośladkowe. Martwy ciąg jest na mięśnie pośladkowe. Wszystko, co tutaj robiliśmy, pracuje pośladek. Jeszcze raz wam powtórzę, jeżeli nie będziecie pracować nad pośladkiem i będzie on słaby u zawodników, to przejmie tą funkcję mięsień dwugłowy, który jeżeli też jest osłabiony, zwykle ulega zerwaniom. Więc jeżeli macie zawodników, którzy mają dużo kontuzji mięśnia dwugłowego, prawdopodobnie mają osłabione pośladki. Cóż mogę powiedzieć? Nie wiem, ile z tego weźmiecie dla siebie. Nie chciałam robić, bo mogłabym zrobić tutaj 10 obwodów, ale to wszystko jest w internecie. To naprawdę nie trzeba tutaj, myślę, chciałam zwrócić uwagę na pewne szczegóły, na to, co jest ważne, jak to można robić, jak ja to robię i jak to działa. Już kończę. Czy coś z tego dla was? Moją intencją było, żeby było jak najwięcej. Czy tak się stało? Nie wiem. Moi zawodnicy, którzy tam przed chwileczką byli, mają trzecie miejsce w Polsce. Widocznie działa, co mam powiedzieć. I życzę wam samych sukcesów i radości z pracy, kreatywności. I pamiętajcie, że to jest drugi człowiek, za którego wy jesteście odpowiedzialni. Nie tylko, że dostaję 300 zł za to, tylko jeżeli podejmujesz tą pracę, decydujesz się, czyli wybierasz taką drogę, to bądź całym sercem z tymi ludźmi. Nie zostawiaj tego, dobra, tam, okej, okay, nie chce mi się. Nie. Albo w tym jesteś całym sercem, albo cię nie ma wcale. To jest moja dewiza i mam nadzieję, że moi zawodnicy to odczuwają i odbierają to tak jak ja ich, czyli z całym sercem po to tu jestem dla nich. Ja z mojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję moim zawodnikom. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo. Mam nadzieję, że się przyda.